Drodzy widzowie, serdecznie dziękujemy Wam za Wasze wsparcie naszego kanału. Dzięki temu nadal możemy przekazać Wam naszą wiedzą. Stokrotne dzięki! Witam Was! Dziś kolejny filmik, a mianowicie dzisiaj co mają buty wspólnego z ludźmi? Co to może być? Czemu but ma coś wspólnego z ludźmi? A mianowicie buty mają bardzo dużo wspólnego z ludźmi. Dlaczego? Już wyjaśnię. Jeżeli kupisz sobie but, jakikolwiek by to nie był, no i co? Okazuje się, że on jest troszeczkę za mały. Nie miałeś czasu go tam za bardzo przymierzyć, więc po prostu but jest za mały, nagle się okazuje. Ale co? Ty z całą siłą chcesz go ubrać i po prostu w nim iść, no bo już go kupiłeś, myślisz, może się rozchodzi, może się ułoży na tej nodze i będzie jakoś to wszystko fajnie. Więc ubierasz i idziesz w takim bucie. Jednak już po pierwszych krokach czujesz ból. Zaczyna ci doskwierać, tu gdzieś ucierać, tu naciskać. Jednak myślisz, dobra, to tylko chwila, za chwilę przejdzie. Idziesz dalej. Przechodzisz dość spory dystans. Wieczorem, kiedy przychodzisz do domu i z wielkim bólem ściągasz ten but z twojej nogi i w końcu czujesz ulgę. Moi drodzy, co to ma wspólnego z ludźmi? Mianowicie ma to wspólnego bardzo dużo, ponieważ na naszej drodze życia często spotykamy ludzi, którzy po prostu również stwarzają nam ból. Stwarzają nam ból na każdym kroku, w różnych możliwych sytuacjach, słowami, specjalnie, różnie to bywa. Bardzo często wtedy myślimy, dobra, to tylko teraz, on taki jest, za chwilkę się zmieni. Jednak każdy jeden krok, który stawiamy razem z tymi ludźmi, jest dla nas bolesny. Tak samo jak ten but, który jest za mały. Na każdym kroku czujesz ból. Jednak myślisz, że to się ułoży i będziesz dalej po prostu chodzić w tym bucie. Moi drodzy, są ludzie na tym świecie, którzy po prostu do nas nie pasują. I którzy będą ci sprawiać tylko i wyłącznie cały czas ból. Czy naprawdę jest to warte, żeby cały czas chodzić z takimi ludźmi w takich butach, które cały czas sprawiają ci ból? Czy może jednak warto po prostu wymienić te buty na inne, które by ci pasowały? Moi drodzy, ludzi, którzy sprawiają nam ból na każdym kroku, trzeba po prostu pozbyć się z naszego życia. Bardzo często trzeba ich po prostu niestety skreślić, ponieważ większość z tych ludzi nie zmieni się już. Jeżeli byli do ciebie przez już jakiś długi czas, tak, to prawdopodobnie już się nie zmienią. Jest to tak samo jak z tym butem. Ten but też się nie rozłoży już i nie będzie większy, tylko on będzie cały czas cię dalej uciskać. Ja wiem, że to czasami boli, że będziemy smutni, że czegoś będzie nam brakować, żeby naszą drogę iść samemu dalej. Jednak uwierzcie mi, to nie będzie aż tak bolesne, jeżeli będziemy cały czas chodzić w tym za małym bucie. Temat do przemyślenia, ponieważ wiele osób jest związanych z ludźmi, którzy niestety, ale nic dobrego nie przynoszą w waszym życiu, tylko cały czas ciągną was na dół. Są negatywni, nie pomagają wam, nie motywują was, jednak tylko was demotywują. Tacy ludzie przeważnie nie zasługują na nasze towarzystwo, więc należy po prostu ich wymienić na ludzi, którzy docenią nas, docenią nasze towarzystwo. I wtedy poczujecie ulgę, tak jakbyście ściągnęli ten zaciasny but. Także moi drodzy, temacik do przemyślenia. Po więcej takich filmów, tu jest cała playlista albo tu. Możecie sobie kliknąć, jest tego sporo. Spodobał ci się ten film, udostępnij go dalej. Niech inni ludzie nie męczą się już w zaciasnych butach. Tyle na dziś. Trzymajcie się.